Siemano, moi drodzy! Witam was serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. Dzisiaj jestem tak pół samurajem, pół kurczakiem, bo w decyzji, czy spacer długi w słońcu, czy czesanie włosów, to chyba wiadomo, co zostało wybrane. Mam dzisiaj dla was odcinek z serii Pogadajmy o i będziemy rozmawiać o kosmetykach Sobiotic. Ja używałam ogromnej ilości, ale oni po prostu wypuszczają serię za serią, za serią. W każdej serii jest 5 rzeczy albo więcej, więc jest tego bardzo dużo. Postaram się jakoś tak w miarę to skondensować, bo obiecałam Michałowi, że będziemy robić teraz odcinki tak po 15 minut. Nie wiem, czy jestem w stanie, ale będę naprawdę wkładać ten wysiłek. Aż pięści zacisnęłam, wiecie, jestem gotowa do walki z czasem. Zaczniemy od tego, co wpadło pierwsze w moje ręce i to były płyny micelarne. Ja kiedyś nawet chyba nagrałam dedykowany odcinek o płynie micelarnym z Sobiotic i mówiłam o tym, że on jest dla mnie taką z ekowersją Biodermy i dalej mam o nich wszystkich takie zdanie. Przepraszam, nie o wszystkich. Używałam dosłownie każdego płynu micelarnego z tej marki. O wszystkich mam znakomite zdanie, uważam, że są łagodne, nie szczypią w oczy, nadają się do demakijażu. Jeżeli ktoś nie chce zmywać innymi produktami, tylko chce upierać się przy tym płynie micelarnym, to one są skuteczne przy długotrwałym makijażu, w sensie jak weźmiecie sobie na przykład tusz do rzęs z Inglota, który jest dla mnie jak beton, to jest czarny beton na rzęsy i ja go prawie nic nie chcę ruszyć, no to ten produkt też ma problem. Te produkty, te płyny mają kłopot, żeby się tego pozbyć, ale jak ktoś używa albo minimalnej ilości makijażu, albo makijażu takiego eko, to jest w stanie bez problemu to usunąć, bez żadnego pocierania i tak dalej, więc to jest na plus. Jeden, jedyny płyn micelarny, który był ostatnim, którego użyłam i to było, nie wiem, dwa tygodnie temu może, to był taki płyn z serii Bamboo. Oni mają taką nową serię z zieloną z bambusem. I to jest płyn dwufazowy. On ma u góry taką niewielką ilość olejku i na dole ten płyn micelarny. Ja nie pamiętam, kiedy była taka sytuacja, że mnie oczy szczypały do tego stopnia. Zawsze robię. Ja ogólnie nie lubię miceli do demakijażu. Używam ich raczej jako produktów do usunięcia nadmiaru jakiegoś tam tuszu do rzęs albo jakieś kredki, które mi tam w trakcie normalnego mycia nie dała się usunąć, ale zawsze robię testy. Jak kupię jakiś nowy płyn micelarny, to zawsze sprawdzam, bo wiem, że są naprawdę tysiące osób, które nadal używają micela do demakijażu, więc sprawdzam na waciku, na tej biednej mojej twarzy, czy minerały się da usunąć, czy da się zrobić demakijaż oczu. Potwornie mnie to szczypało. Nie wiem, czy akurat miałam jakoś wrażliwe oczy, ale zrobiłam 4 próby, 4 razy miałam mgłę na oczach i tak mnie szczypało i piekło, że mówię, nie będziemy ryzykować. Jeśli chodzi o demakijaż, to on sobie świetnie radzi ze zmywaniem na przykład, jak się dużo da płynnego rozświetlacza, albo takich rzeczy, które zastygają i jest wam ciężko je usunąć, to ten produkt z dodatkiem oleju właśnie ze względu na ten dodatek oleju sobie z tym radzi. Ale tak jak mówię, do oczu to uczulam, że ja miałam problem, to może dla was to jest jakaś ważna informacja. Dalej mamy kremy BB, kremy CC, kremy lekkie BB, kremy tam, oni mają pełno tych różnych kolorowych. Ja nie używałam tylko takiego w szklanej butelce, to oni to nazywają płynnym podkładem, to tego nie kupiłam i nie używałam kremu CC, bodajże. Wydaje mi się, że miałam jakieś przelotne z nim takie, nie wiem, ze dwa, trzy razy miałam na twarzy, ale nie mam o nim takiego zdania, żeby móc wam tu dzisiaj powiedzieć coś, więc zostanę przy tych, których używałam. Kremy BB od nich. To są... to jest mega krycie. To są po prostu minerały zawieszone w kremowej bazie. Dla mnie to kryje dosłownie jak taka farba do ściany, w sensie, że ona zasłania wszystko. Ona zasłania piegi, ona zasłania wypryski, ona zasłania, jak ktoś ma malazmę czy tam melanizmę, jak się pojawiają hormonalnie takie plamy, zwłaszcza u kobiet w ciąży. Takie duże plamy tutaj na przykład na kościach policzkowych, tutaj nad wargami, czasami tu na szyi. To ona naprawdę zasłania wszystko, ta formuła. Tylko dla mnie jest to bardzo ciężkie. Ja nie lubię takiego krycia. Ja lubię tak jak teraz, że moja skóra tak, wiecie, jak jest niedoskonała gdzieś, to po prostu wystaje. Jak są jakieś takie miejscowe zmiany, to sobie trochę zasłonię korektorem, ale ogólnie, że to wygląda jak ja, no nie? Jak wyglądam już tak bardziej na pograniczu plastiku, to nie jest moja ulubiona opcja i właściwie on daje takie uczucie tego na pograniczu plastiku. Będzie dużo osób niezadowolonych z tego produktu, jeżeli mają bardzo tłustą skórę. Dlatego, że i to jest, to nie da się tego przeskoczyć, i to jest cecha tego produktu, a nie jego wada, bo jeżeli mamy naturalny produkt, który ma bazę zawierającą jakieś wody, tam wody kwiatowe i tak dalej, oleje i emulgator, no i do tego jest ten barwnik naturalny, to nie ma tam żadnej rzeczy, która pozwoli temu czemuś się na twarzy zasuszyć, w sensie zrobić się zaschniętą warstwą, sztywną, albo taką, która pracuje, jest elastyczna, nie ma żadnego silikonu, nie ma żadnych rzeczy, które dają tą długotrwałość, którą
którą potrafią zaprezentować te normalne drogeryjne podkłady. Więc, jak się tego oczekuje od takiego kosmetyku, to jest srogie rozczarowanie, srogie. Poza tym, no pomyślcie sobie w ten sposób, nakładacie minerały, tak, w kremie i one wyglądają ładnie. Bo nie chcecie je zmyć i bierzecie sobie na przykład olejek do makijażu albo balsam myjący. To co się dzieje, jak dotykacie tym tłuszczem tego produktu? On się momentalnie rozpuszcza i to samo się dzieje, jeżeli gruczoły pracują ostro i jest bardzo dużo łoju. Przepraszam, ja wiem, że was obraża strasznie ten wyraz. Ja kocham go, zawsze mówię łój najlepszym rozświetlaczem. Więc jeżeli jest dużo sebum, tak? To jest piękny wyraz, to używajmy go dzisiaj. Jeżeli jest dużo sebum na twarzy, no to ten tłuszcz w połączeniu z tym produktem kolorowym, on będzie powodował, że to się będzie rozjeżdżało albo wzmaszczało mimicznych, będzie tam gdzieś przebijał i to się wszystko tak zdezintegruje. O! Idziemy w to, nie? Idziemy. Dzisiaj będzie dzień dziwnych wyrazów. Więc to nie będzie się dobrze trzymało, będzie trzeba to poprawiać w ciągu dnia i no, nie ma co oczekiwać od produktu, który ma tak dobry skład, żeby on miał długotrwałość na przykład tam, nie wiem, 10, 48, go, ile teraz? 72 godziny już możemy się nie kąpać dezodorantem, to dlaczego nie z podkładem 3 dni? Więc no ta długotrwałość tutaj nie ma szansy. Natomiast jeżeli skóra nie jest aż tak bardzo tłusta, a ten produkt jest taki kremowy i trochę nawilżający, to on może się utrzymywać całkiem dobrze. Ja wielokrotnie korzystałam z tego, z tych kremów BB, miałam dwa kolory bodajże, trochę są jasne i trochę są takie, te BB akurat są żółtawe. Ale tu zaraz przejdę do następnego, to wam powiem, jak tam z tymi kolorami wychodzi. I ogólnie moje zdanie o tym produkcie jest dobre, po prostu jeżeli się oczekuje od niego, że on będzie się zachowywał tak jak podkład drogeryjny czy perfumeryjny, no to jest kwestia tutaj błędnych oczekiwań, myślę, a nie tego, że produkt jest jakiś tam nie halo. Przysłuchaj skórze, jak ktoś ma potrzebę bardzo dużego krycia, to też wydaje mi się, że warto się zainteresować. Jeśli używacie tego produktu albo używaliście, napiszcie proszę w komentarzu, bo to jest na pewno dla osób, które szukają jakichś tam informacji, tu można zebrać w jednym, myślę, że to będzie bardzo pomocne. Lester, przyszedł się przytulić. Tak, ty przyszedłeś, no chodź, no tak, no. Przepraszam, przerwa na miłość. Dalej mamy krem BB o lekkiej formule. To jest już zupełnie inna bajka. To nie ma takiej konsystencji jak maseczka czy gęsty krem, tylko to jest bardziej pływające. Trochę mniej kryje, ale nadal dość mocno. U mnie problem był tego typu, że one są bardzo różowe. Na mnie wypadają. Dosłownie każdy, tam są trzy kolory, każdy z tych kolorów wygląda na mnie bardzo, bardzo różowo, więc nigdy nie nosiłam ich tak super długo. Ale też to jest produkt, z którym już łatwiej popracować. Myślę, że te osoby, które mają tłustą cerę, lepiej się z nim dogadają. Takie mam poczucie, jak nakładałam je na jakieś tam koleżanki, kuzynki, sąsiadki, ciocie, wiecie. Ja tu na szeroko, nie? Z tymi testami zawsze jadę. To jeśli chodzi właśnie o tą lekką formułę, dużo łatwiej się z tym pracuje, można to gąbką nałożyć, bo tamten BB, ten podstawowy ich taki, jak się gąbką próbuje nałożyć, to często jest tak, że odchodzi na gąbce bardzo dużo tej kremowej bazy i zostaje tylko ten minerał, ten kolor, pigment i niestety zostają takie ślady od gąbki na twarzy, jeżeli ktoś nie ma wprawy w nakładaniu, powiedzmy, nie? Trzeba się nauczyć pracować z tym produktem, on jest dosyć wymagający. Ten lżejszy, jeśli te różowe tony wam pasują, no to myślę, że będzie dużo łatwiej sobie z nim poradzić. Czasami nakładałam to na kogoś, komu nie mówiłam, czym robię makijaż i w ogóle się nie zorientował, że to było jakieś naturalne, więc myślę, że to akurat w kwestii kosmetyków do makijażu to można potraktować jako duży plus. Jako notatka, nie? To jest w ogóle, to jest notatka w moim stylu. Cała seria aloe vera bomba, bomba, bomba. I trzy wykrzykniki na końcu napisałam, oczywiście bez przecinka w środku. Jeśli chodzi o tą serię właśnie aloe vera, ona jest rewelacyjna. Wydaje mi się, że to się nazywa Hydra Aloe Vera i tam są bardzo różne produkty. Ja też je pokazywałam wielokrotnie w odcinkach. Jakieś robiłam wam pierwsze wrażenia na stówę. Na pewno one były później w denkach, w jakichś rutynach pielęgnacyjnych. Ja mam dosłownie o każdym produkcie z tej serii dobre zdanie. Kremy różnią się od siebie dość mocno konsystencją, jednakowoż rezultat, czyli podstawowy, dobry krem nawilżający uzyskuje się za każdym razem. Jak zawsze mam kogoś takiego, kto nigdy nie używał naturalnego kremu i by chciał, żeby no, on miał konsystencję podobną jak kremy takie z drogerii, żeby tam trochę ładnie pachniał, żeby łatwo się rozprowadzał i żeby można go było po prostu wziąć i wsadzić do swojej rutyny bez zmieniania wszystkiego, jak kogoś tak dopiero zachęcam, nie? To często kieruję właśnie do tego. Wydaje mi się, że też one są czasami dostępne w drogeriach Natura, niektórych. Chyba, że coś mi się poryło, to sorry, ale tak mi się mocno wydaje, że właśnie ta aloe vera była dostępna. Są takie z różowym paskiem i z niebieskim paskiem. Jedne i drugie naprawdę na maksa rekomenduję. Tam też była jakaś pianka do mycia twarzy. Też był micel na pewno z tej serii. Nie pamiętam, czy było serum tak do końca.
Przepraszam, nie jestem w stanie, bo jak widzicie, moja notatka, cała seria aloe vera, no to jest dosyć skromny komentarz. W każdym razie, jeśli chodzi o kremy z tej serii, właśnie ten micel i piankę, to naprawdę bardzo, bardzo polecam. I tak jak mówię, do tej pory często kupuję i daję komuś w prezencie, żeby go tam zachęcić, bo to są takie bazowe kremy. Jak chcecie sobie rutynę zbudować wokół jakiegoś kremu do twarzy, to są takie dobre podstawy, nie? I często one wystarczają już bez żadnego serum, jak ktoś właśnie potrzebuje tylko nawilżenia. Albo o, pierwszy krem jakiś taki, jak ktoś nigdy nie używa kremu do twarzy, aby chciał, żeby był taki dobry i bardzo wydajne one są jeszcze, o. Jedyne co, to pamiętam, że się dużo ludzi denerwowało, bo one mają takie tuby jak krem do rąk. Nie wiem czemu, ale najwyraźniej jest to dla niektórych osób jakieś takie... Szukam, nie? Szukam. W ramach mojego dzisiejszego motywu szukam jakiegoś dobrego przymiotnika tu. Jednakowoż mamy tylko dzwonki w głowie, nic innego się nie dzieje, także drażniące może? Może niech pójdźmy w to, niech będzie, że drażniące są te opakowania. Mi w ogóle nie przeszkadzały. O, jeszcze na sekundę wrócę do tego kremu BB lekkiego, bo znalazłam na marginesie dodatkową informację, że trochę mi się utleniał i zmieniał kolor. To jest, o, istotne, myślę. Nie wspomniałam o tym wcześniej. Dalej mamy serię z oślim mlekiem. Ja z tej serii miałam tylko dwa produkty, to było mleczko do ciała i krem do ciała, jedno i drugie bardzo lubiłam. To mleczko do ciała to w ogóle było rewelacyjne. Pamiętam, jak je pierwszy raz kupiłam i zaczęłam używać, to po wyjściu spod prysznica, jak się posmarowałam, a to jeszcze było w tym starym domu, gdzie mieliśmy twardą wodę, posmarowałam się tym i miałam takie, tak się szybko wchłonęło, ale jednocześnie jest taka miła skóra. o nim mam dobre wspomnienia. To do ciała w takim słoiku, tam chyba to się masło nazywa, albo krem do ciała, to on też jest znakomity, tylko to już jest cięższa formulacja. Dla mnie bardziej na jesień, bo ja nie lubię, wiecie, jak wyjdę spod prysznica, posmaruję się czymś w lecie i później muszę chodzić jak Robocop po domu, żeby się nie poprzyklejać do psich włosów i do wszystkich innych rzeczy. No to ta trochę daje tą warstwę lepką, ale tak czy siak się wchłania, powiedziałam, dosyć szybko. Tylko dla mnie to jest taki produkt bardziej na jesień, na zimę, że posmaruję i czuję, że tam się, wiecie, dzieją rzeczy. Widać, że ja pisałam te rzeczy na czasie, jak używałam ich w przeróżnej kolejności, bo mam znowu powrót do podkładu. Już myślałam, że idziemy gdzieś dalej, ale jednak nie. Podkład o długotrwałym działaniu. Tutaj mam jeszcze napisane, że nie mam takiej pełnej opinii, dlatego że on się na mnie srogo utleniał i był srogo różowy. I to nie przesadzam. To było coś takiego, że jak go nakładałam na tym policzku, to zanim go rozprowadziłam, bo pierwszy raz zawsze robię palcami, zanim go rozprowadziłam na tym policzku i zaczęłam jechać na tym drugim, to tu było widać inny kolor stópki, a tutaj już był różowy na policzku. Być może to jest też kwestia tego, że akurat ten kolor wypada tak z moim kolorem skóry, bo ja jestem naprawdę dość mocno zielona. W sensie mam oliwkowy odcień cery i przy tych podkładach, które są choć ciut różowe, to one na mnie wyglądają jak Barbie Pink. To jest jedna sprawa. A druga, nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, ale dużo kosmetyków gdzieś tam francuskich ma takie kolory podkładowe bardzo różowe? Czy to jest tylko mi się tak wydaje? Bo takie są moje obserwacje ostatnich lat. I tak właśnie NUX też wydaje mi się, że miał takie bardzo, bardzo w róż wpadające, jak już były jakieś odcienie. Czy nie, czy w ogóle pomyliłam NUXa z czymś zupełnie innym? Chyba tak. Dobra, nie idziemy w to, nie? Teraz przejdźmy do następnej rzeczy, bo wiemy, jak ten odcinek będzie wyglądał. Miałam też od nich kredki do oczu, bo przecież wiadomo, że od oślego mleka przez długotrwały podkład jest jedyna droga do kredek do oczu. I u mnie to była mega loteria. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, gdzie kupiłam, bo kupiłam w dwóch różnych miejscach i łącznie kupiłam 3 kredki. Miałam 2, które były bardzo suche i bardzo ciężko mi się rozprowadzały na powiece, ale jak już się zrobiło kreskę, to ona była naprawdę długotrwała. Jak na kosmetyk naturalny to w ogóle było dla mnie imponujące, bo zrobiłam sobie kreskę na górnej powiece i przez cały dzień ona mi się utrzymała aż do zmycia, co nie jest wcale takie oczywiste przy tych produktach. A druga była taka, że była mega kremowa, po prostu jak to sunęło i po górnej powiece i po linii wodnej można było narysować tą kreskę i było świetne, tylko że wystarczyło, że kichnęłam i ja miałam wrażenie, że razem z moim kichnięciem to z oczu po prostu wypadały mi czarne kulki, miałam całą tutaj upaćkaną twarz, gdzieś mi tutaj ciekło zewnętrznymi kącikami, więc to taka loteria. Myślę, że na tych 3 poprzestanę. W sensie to nie były ani takie kolory, ani jakieś takie fenomenalne rzeczy, żebym do nich wracała. Ja w ogóle rzadko używam kredek do oczu. Mam chyba, nie wiem, z 5 teraz, z których korzystam regularnie, więc tutaj proszę, garść informacji, z którą zróbcie co chcecie.
Miałam jeszcze od nich wodę kwiatową, taką lawendową, one są w niebieskich butelkach. Ta była, ona była wspaniała. Ona była tak wspaniała. Jeżeli lubicie hydrolaty albo właśnie takie wody kwiatowe, to i lubicie zapach lawendy, to jest coś, co was naprawdę przytuli i tak otoczy. To nie pachnie jak perfumy lawendowe albo jak odświeżasz lawendowy do toalety, tylko on pachnie naprawdę jak krzak lawendy. Jest też bardzo wydajny. Pamiętam, że ma świetną pompkę i ta mgiełka jest taka do prysznica tonikowego, że stoisz w tej łazience po 40 pompkach, czujesz jak to wszystko już osiadło i jak razem z tym z twojego ciała spływa cały stres z dnia. Tak, ja właśnie w ten sposób żyję. Jak robię demakijaż wieczorem, to cały stres tutaj wszystko zmywamy i spuszczamy prosto w zlew. A następnie prysznic tonikowy. To ta lawendowa mgiełka jest naprawdę super. Oni kiedyś też mieli różaną, ale nie wiem, czy jest dalej dostępna. My nie sprawdzałam w sklepie przed nagraniem tego odcinka. Była taka opcja, ale to się nie stało, także przepraszam. Miałam też od nich płyn do higieny intymnej. On był tam jakiś z malwą i z czymś, zapisałam to może? Kwiat malwy, o. To był bardzo, bardzo delikatny produkt. Trochę mnie drażniła konsystencja, bo była taka, że musiałam ostro wstrząsać butelką przed użyciem, bo jak tego nie zrobiłam, to była trochę taka płynna jak 1% żel hialuronowy, a jak ją wstrząsnęłam, a później przy końcu butelki na przykład były jakieś kluchy, takie grudki bardziej, jak ją wstrząsnęłam ostro, to miała taką konsystencję średniego żelu, ale był bardzo, bardzo delikatny to produkt, odświeżający, nie pachniał jakoś też super dusząco, co mu poczytywałam za plus. No, dobre wrażenie miałam a propos tego produktu. Nawet pamiętam, że się chyba nim dzieliłam z kimś. Ale czy z kim, to już nie pamiętam. W każdym razie wiem, że odlewałam do innej butelki. I wygląda na to, że doszliśmy do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że nie był on aż tak naprawdę strasznie, strasznie długi. Jeśli was interesują jakieś poszczególne produkty, to naprawdę zapraszam do wejścia na kanał. I tam jest taka lupka. Można sobie w tą lupkę wpisać nazwę tego produktu, który was interesuje i wtedy w ramach tych filmów, które są u mnie na kanale, uda wam się go wyszukać. Ja mam naprawdę strasznie, strasznie dużo tych odcinków. Poza tym w Denkach, jeszcze o podpowiem, jak ktoś nie potrafi do końca nawigować. Ja wiem, że Denka są moje bardzo długie, ale produkty, które są w opisie filmu na dole, macie w kolejności pojawiania się w odcinku, więc jak kogoś interesuje coś, co jest mniej więcej z połowy stawki, to można sobie film przesunąć do połowy i obejrzeć ten kawałek, który was konkretnie interesuje, przecież nie trzeba 40 minut, czy tam ile oglądać całego, tylko po to, żeby zobaczyć, czy ten płyn do higieny intymnej z malwą, to jest coś, co was interesuje, czy to jest coś, co chcielibyście kupić. Także w ten sposób polecam tutaj zaglądać. Jak macie jakieś pytania jeszcze, to zostawcie na dole w komentarzu. Oni jeszcze wypuścili pełno nowych produktów, ale jeszcze nie używałam za dużo, więc na przestrzeni następnych 5 do 6 lat, tak jak czekaliście na ten film, na pewno wrócę i dam wam moją opinię już taką pełną i konkretną. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Sorry, jak się wkurzali na mój dzisiaj humor, ale byłam na słońcu. Jak jestem zawsze na słońcu, to potem tak mam, no. Już nie da się tego powstrzymać. Radości mojej... Nie, to jest niepowstrzymana fala. Dobra, teraz to naprawdę już zakończę ten odcinek, bo znowu się żegnam 47 razy. Wiecie, jak to jest. Życzę wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!